Dzień dobry w ten pochmurny sobotni poranek 30 września. Idziemy z Patrysiem na basen, tak? Idziemy, Agnieszka idzie, Patryś. ja jej będę towarzyszył. Basen? Będziesz pływał? A później będą inne sprawy jeszcze. I tutaj właśnie do tego parku wodnego idzie Patryczek z Agnieszką. Patryk skacze. Dzisiaj woda cieplejsza, a my jesteśmy znowu w tym parku wodnym. Teraz Patryś tu będzie zjeżdżał. O, jak szybko. Pierwsze pływanie Patrysia, chodzenie po basenie. Patryś się wybiegał i przerwa na posiłek. Fryteczki dla Patrysia, dla mnie gos. No a dzisiaj sobota, to dużo ludzi. Tu jeszcze jest taki dinozaur. Chcesz sobie usiąść? Tu Patryś sobie suszy włoski, tak? Suszysz sobie? Tak? Dobrze, czyli tutaj jest ten park wodny, tam się kąpią właśnie kobiety i dzieci. A ja pójdę tutaj do tego centrum handlowego Serenada. Wreszcie jest to Serenada, jak miło. Pierwszy raz tak mnie centrum handlowe wita. No dobrze. Jak widać, mają tutaj schody nieruchome. Jak się okazuje, mają tu jakąś globalną awarię. Nie działają ani windy, ani schody w tym momencie ruchome. A jak widać, ludzie schodzą. Schodzą po ruchomych schodach. Czyli nieruchomych. W tym momencie. No, zawsze trochę ruchu, nie? Dobrze. To tak samo wchodzą. A tutaj zaczniemy od wczesnego obiadu. Weszły mi takie sprawy. Wszystko wegetariańskie. To jest cel. A to ziemniaczki. Widzę, że schody ruchome już ruszyły. To takie sprawy. Nigdy nie wie, co się znajdzie. W Kraków, no nie przesadzajmy. Jak mówił ogrodnicy, nie przesadzajmy. Dobrze, rozejrzę się jeszcze po tej galerii. Fajna jest ta galeria, oprócz tego, że tutaj oferują darmowe Wi-Fi. To jeszcze jest dużo takich stolików, gdzie można usiąść. Sobie spokojnie poczekać, a tutaj nawet widzę książki jakieś były drzwi, gdzie można poczytać. Oczywiście wyładować telefon na przykład. Takie coś, no pierwszy raz widzę, żeby tak było. Z reguły są, żeby klient tylko robił zakupy, płacił i sobie poszedł. A tutaj sobie wziąłem trzy książeczki. Jedną, widzę, to jest Nowy Testament po rosyjsku czy ukraińsku. Wyłożony. Drugie to album fotograficzny o Holandii. O, sporo obrazków. Nawet krucyfiksy są. Zapomnieli o tym, z czego słyną tak naprawdę, czyli z narkotyków i prostytucji. Tutaj ani jednego zdjęcia na temat. A tu jeszcze książka Powieść Karola Dunsza, rok 1000. Kiedyś jako dzieciak się zaczytywałem w jego tych powieściach historycznych. No, taka sytuacja. Haha, przyszedł Patryś. Fajnie było? Z Agnieszką. Kropokla porobiłeś? Ała? Gdzie ała? Co tam się działo, że ała? A ze zjeżdżalni, nie wiem, jakoś się potknął. Ale fajnie było poza tym? Poza tym było super. Brykałeś, tak? I przyjechaliśmy tutaj na plac Wolnica. Tutaj jest na przykład taka restauracyjka Serce na Widelcu. Tutaj zamówić szczęście. Widzicie, jak łatwo? O szczęście wystarczy na krakowski Kazimierz, na plac Wolnica. I tutaj idziemy do Muzeum Techniki. Tu jesteśmy w szatni, tutaj Patryś się bawi taką kulą.
Patryś tutaj razem z Agnieszką coś będą budować. Jest tutaj dużo klocków różnych do układania. Tutaj Patryś ma więcej klocków, z których może coś budować. Tutaj ma jeszcze inne sprawy. Tutaj ja dla Patrysia taką konstrukcję zrobiłem. Ja bym to nie chwalił się uczynił, żeby mógł sobie skakać. A my wyszliśmy już z tego Muzeum Inżynierii i Techniki. Agnieszka tutaj sobie zamówiła szczęście. Szczęściem Agnieszki jest taki lód w zielonym wafelku. A Patryś ma samego wafelka. Ale zielonego. Zielonego. Ale masz wafelka. My już wyszliśmy do domku i tutaj wieczorową porą Patryś maluje malowankę. Proszę, proszę. Gość w domu, z roboty, w domu. Roboty od mamy, kuchnię u niej przydała, tu mnie filmują. No proszę. Przyszła do nas Asia. Dzień dobry, witam. Tutaj Patryś, jeszcze rozbijaj, tu. Tutaj Patryś bawi się teraz w odkrywce. Z kamieniałości, z kamiennej skały. Pokaż smoka. A dobry dinozaura. Popatrz, wyczyścić trzeba. Tam grupa geologów zajęta, a tutaj czeka na nas kolacja. Gdzie masz zakrętko? I tak kończymy ten dzień. Proszę, zakrętko. I mówimy wam, Patryś, papa, 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 papa.